Poprzedni wykład zakończyliśmy omówieniem pewnych otwartych problemów, które pozostają nierozwiązane, jeżeli chodzi o zarządzanie zaufaniem. Jednym ze sposobów, jednym z podejść do rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem zaufaniem jest tak zwane zaufanie obliczeniowe, computational trust, czyli próba zaaplikowania pewnych technik analizy sieci właśnie do wyliczania zaufania. To jest oczywiście daleko idące uproszczenie, które próbuje modelować to, w jaki sposób zaufanie rodzi się i propaguje w rzeczywistych społeczeństwach, ale może być wykorzystywane w systemach na przykład agentowych po to, żeby na bazie pewnej niewielkiej liczby początkowych instancji relacji zaufania można było spróbować zbudować szerszy graf zaufania. Chodzi o wspomaganie decyzji tych agentów w przypadku, kiedy istnieje dosyć duża niepewność co do intencji innych agentów bądź na przykład efektów ich działań. Czego oczekiwalibyśmy od takich technik zaufania obliczeniowego? No, przede wszystkim, żeby do pewnego stopnia można było modelować tranzytywność zaufania, po to, żeby występowała łączność zaufania, żeby zaufanie z natury rzeczy było asymetryczne, no i chcielibyśmy mieć też możliwość w jakimś stopniu przynajmniej personalizacji tej relacji. Model jest sam z siebie super prosty. Otóż zaufanie modelujemy w postaci pary, mamy zbiór wierzchołków, mamy zbiór krawędzi. Zbiór wierzchołków to jest po prostu zbiór agentów, którzy w danej rzeczywistości występują. Na krawędzie reprezentują relację zaufania. Tą relacją zaufania jest pewien podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbioru agentów z samym sobą. Zatem każda krawędź jest rozpięta pomiędzy dwojgiem agentów i dodatkowo jeszcze występuje waga tej krawędzi, jest pewna funkcja, którą nazywamy siłą zaufania. I interesuje nas opracowanie pewnych algorytmów, metod, które będą w stanie na podstawie początkowego zbioru tych wyjściowych instancji relacji zaufania propagować to zaufanie w sposób dynamiczny, to znaczy tworzyć nowe instancje relacji zaufania w te na podstawie istniejących instancji, przy czym chcielibyśmy mieć możliwość kontrolowania tego procesu po pierwsze, a po drugie chcielibyśmy, żeby powstawanie tych nowych instancji było w jakiś sposób uzasadnione psychologicznie czy socjologicznie. Możemy sobie tutaj rozważyć trzy przykładowe problemy, jakie moglibyśmy sobie postawić. Na przykład pytanie o to, do jakiego stopnia powinienem zaufać nieznajomemu. Mamy dwa wierzchołki, które nie są połączone krawędzią. Innymi słowy, nie występuje pomiędzy nimi relacja zaufania. Powiedzmy, że relacja zaufania pojawia się w momencie, kiedy siła zaufania przekracza pewną wartość progową, więc dla pary agentów, dla których nie istnieje instancja relacji zaufania, oblicz wartość siły zaufania między tymi agentami. Inny problem to problem znajdowania K najbardziej zaufanych agentów, tak? Czyli mając danego konkretnego agenta, naszym zadaniem jest znaleźć zbiór K agentów takich, że maksymalizujemy, tu jest suma, o, dobrze zaznaczyłem, maksymalizujemy sumę siły zaufania pomiędzy danym agentem a wszystkimi agentami, którzy w tym K zbiorze się znaleźli. Albo problem, który polega na tym, żeby na podstawie wyjściowej relacji zaufania te indukować jak najwięcej nowych instancji, czyli tworzyć nowe relacje zaufania. Oczywiście każdy z tych problemów posiada swoje rozwiązanie kompletnie trywialne, tak? Dlatego że na przykład możemy zgadywać, że dla pary agentów, którzy nie są ze sobą powiązani instancją relacji zaufania, po prostu mówimy, niech ona będzie maksymalną wartością, tak? Po prostu każdy ma każdemu ufać tak bardzo, jak się da, tak? Albo dla problemu drugiego możemy powiedzieć, wybierz sobie losowo jakiś zbiór agentów, tak? A dla problemu trzeciego możemy powiedzieć, dobra, każdy każdemu ufa, więc dostajemy graf pełny. Więc tego typu rozwiązania, rzecz jasna, są kompletnie bez sensu. Potrzebujemy jakiejś miary oceny. No i teraz ta miara oceny, czy kryteria oceny tutaj mogą być trochę skomplikowane. Jeżeli istnieje jakaś rzeczywista siła zaufania pomiędzy dwojgiem agentów, to chcielibyśmy, żeby w problemie pierwszym
czyli w tym problemie, który polega na wyznaczeniu nieznanej wartości siły zaufania, żeby ta wyznaczona wartość była jak najmniejsza. Czyli tak naprawdę tą funkcją kosztu będzie dla nas tutaj przede wszystkim różnica albo na przykład kwadrat różnicy wyznaczonej wartości siły zaufania i tej rzeczywistej. Możemy to oczywiście spróbować przeprowadzić w ten sposób, że na zadanym grafie zaufania będziemy ukrywać niektóre krawędzi i prosić algorytm o odtworzenie tej wartości i na tej podstawie będziemy mierzyć, na ile dobrze algorytm sobie radzi. Dla problemu drugiego moglibyśmy na przykład sprawdzać, jakie pary agentów ze znalezionego zbioru uczestniczą w relacji zaufania. Tutaj akurat z tym problemem to jest, jak łatwo się po samym sformułowaniu domyślić, ten problem może być obliczeniowo trudny, bo my, pytając się o K najbardziej zaufanych agentów, rzecz jasna nie myślimy tylko o tych, którzy są zaufani na początku, czy to znaczy dla tych wierzchołków, dla których zadana jest początkowo wartość siły zaufania, no dlatego, że wtedy to byłoby oczywiście trywialne, po prostu trzeba by posortować sąsiadów każdego wierzchołka i w sposób zachłanny wybrać K pierwszych z rankingu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że my staramy się znaleźć wszystkich najbardziej zaufanych, to znaczy nawet tych, dla których jeszcze nie znamy tej wartości siły zaufania. Natomiast dla problemu trzeciego możemy również posłużyć się znanymi Wam z uczenia maszynowego miarami. Przepraszam. Precyzji i zwrotu. I to znowu to działa w ten sposób, że traktujemy ten graf jako zbiór uczący, ukrywamy niektóre krawędzie, no i potem uruchamiamy algorytm i oceniamy ten algorytm właśnie za pomocą miar Precision i Recall. Jaka będzie ocena poprawności? No, rzecz jasna, dla pierwszego problemu znajdowania nieznanej siły zaufania pomiędzy dwójką agentów interesuje nas, żeby ta wyliczona siła zaufania była jak najbardziej podobna, jak najbliższa do tej ukrytej. A jeśli w drugim problemie chcielibyśmy znaleźć tych agentów, dla których mamy duży podzbiór z siłami, które są naprawdę silne, no i dla trzeciego problemu, tak, wystarczy po prostu zmierzyć precision i recall albo zmierzyć sobie miarę F1, która będzie średnią harmoniczną tych dwóch miar. Przyjrzyjmy się teraz trzem przykładowym algorytmom, które mogą nam posłużyć do właśnie rozwiązania problemów zaufania obliczeniowego. Pierwszy algorytm to jest algorytm Advogato. Advogato to jest w ogóle ciekawa sprawa. To był pierwszy GitHub. To była organizacja, jednocześnie sieć społecznościowa, serwis dla projektantów i użytkowników wolnego oprogramowania. I chodziło o to, żeby stworzyć właśnie taki jeden serwis, który by łączył ze sobą wszystkie osoby zaangażowane w ruch wolnego oprogramowania, a jednocześnie chronił tą społeczność przed negatywnym wpływem z zewnątrz, czy to wpływem wprost takim negatywnym, czy to przed trollami itd., itd. I głównym autorem tutaj był Levin, który na podstawie algorytmu zaimplementowanego na tej stronie, też to był tak naprawdę temat jego rozprawy doktorskiej. I pomysł w sieci Advogato polega generalnie rzecz biorąc na próbie wyliczania przepływów w sieci, gdzie te przepływy są wyliczane na podstawie zadanych pewnych miar zaufania deklarowanych między ludźmi. Każdy wierzchołek posiada pewną pojemność, czyli to jest algorytm, który liczy zaufanie od jednego wierzchołka do wszystkich pozostałych w sieci. Więc jeżeli byśmy chcieli policzyć sobie wszystkie, no to trzeba odpowiednio przeiterować. Teraz każdy wierzchołek posiada pojemność i ta pojemność jest pewną funkcją odległości od wierzchołka, dla którego poszukujemy zaufania. Każdy wierzchołek zostaje zamieniony przez parę wierzchołków po to, żeby dodać jeszcze przepływ do takiego wspólnego kondensatora.
To wygląda w ten sposób, jak widzicie tutaj na rysunku, że jeżeli mamy na przykład połączone ze sobą dwa wierzchołki, jeden ma pojemność 10, drugi ma pojemność 5, te pojemności, chodzi o to, że jeżeli to są jakieś miary zaufania, to autorzy tego rozwiązania starali się przetłumaczyć ten problem do postaci, w którym można zaaplikować algorytm wyznaczania przepływów w sieciach. Żeby tak można było zrobić, to konieczne jest nadanie wag krawędziom. Tak? Więc jeżeli nawet w danej sieci nie ma żadnych zdefiniowanych jawnie miar zaufania, tak? Użytkownicy w żaden sposób jawnie nie opisują temu ufam w stopniu 10, temu w stopniu 5, temu w stopniu 3, to jedyne co możemy zrobić, to policzyć odległość w sieci. Teraz, ponieważ właśnie ta pojemność jest funkcją odległości od wierzchołka i to można sobie tutaj parametryzować, więc każdy wierzchołek ma tą swoją pojemność. Teraz jak przejść z pojemności na takie sformułowanie, które pozwoli zaaplikować algorytm Folda-Fulkersona znajdowania maksymalnego przepływu. Trzeba przenieść pojemność wierzchołków na pojemność krawędzi, dlatego że tamten algorytm znajduje właśnie maximal flow w sieci. Więc robi się to w ten sposób, że każdy wierzchołek rozbija się na dwa wierzchołki, prawie cała pojemność wierzchołka zostaje przekazana jako waga krawędzi, natomiast jedna jednostka jest zawsze kierowana do tego supersinku. Tak? Ona jak gdyby tonie po drodze, jest pewnego rodzaju kosztem, który nakładamy na komunikację. I teraz mając zadaną taką sieć, możemy już uruchomić algorytm Folda-Fulkersona. Jak ten algorytm działa? To jest bardzo znany, bardzo stary algorytm, jeden z tych klasycznych algorytmów w teorii grafów, takich jak właśnie algorytm Bellmana, jak algorytm Dijkstry i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zakładamy, że mamy pewien graf i że z każdą krawędzią związane są dwie wartości. Każda krawędź posiada swoją pojemność, czyli maksymalną liczbę jednostek, które można daną krawędzią przepchnąć. No i mamy przepływ, czyli aktualną alokację przepływu, tak? Tego, co próbujemy w tej sieci przesyłać. Oczywiście ograniczenie jest takie, że dla dowolnej krawędzi między wierzchołkami U i V przypisany, alokowany do tej krawędzi przepływ nie może przekraczać pojemności. To po pierwsze. Po drugie, przepływy muszą się zerować, to znaczy wszystko, co wpłynie do wierzchołka, musi z niego wypłynąć. Tak? A zatem suma wszystkich przepływów od wierzchołka U do wszystkich innych wierzchołków sieci musi być sumarycznie zerowa, no bo albo coś wpływa do wierzchołka, albo coś wypływa z tego wierzchołka, tak? I odpowiednio ma to wagę dodatnią i ujemną. I to, co nas interesuje, to algorytm Folda-Fulkersona pozwala nam na wyznaczenie maksymalnego przepływu pomiędzy wierzchołkami, dwoma zadanymi wierzchołkami. Jak to działa? Algorytm jest bardzo prosty. Na początku zeruje przepływ między wszystkimi krawędziami, czyli na początku mamy zerowy przepływ i teraz algorytm wprowadza pojęcie pojemności rezydualnej. Pojemność rezydualna to jest pojemność, która jeszcze pozostaje, to znaczy to jest pojemność rezydualna, to jest pojemność krawędzi minus aktualny przepływ tej krawędzi. I algorytm najpierw wyszukuje istnienie jakiejkolwiek ścieżki, która ma niezerową pojemność, ścieżki pomiędzy tymi wierzchołkami, dla których liczymy przepływ. Teraz znajdujemy wszystkie ścieżki o niezerowej pojemności, wybieramy ścieżkę, która ma najmniejszą rezydualną pojemność, tak? I w tej ścieżce dodajemy przepływ, maksymalizujemy przepływ w tej ścieżce, tak? Także on już nie może być większy. Tak? I w ten sposób znajdujemy, tak na koniec, po tym jak przejdziemy przez wszystkie możliwe ścieżki, tak skończą nam się wszystkie możliwe ścieżki, no to dostaniemy w odpowiedzi informację, jaki jest sumaryczny przepływ wszystkimi możliwymi ścieżkami, dlatego że oczywiście tutaj chodzi nam o to, że między wierzchołkami S i T możemy przesłać dane wieloma różnymi ścieżkami, tak więc my chcemy zmaksymalizować sumaryczny przepływ i podobnie jest w przypadku tego zarządzania zaufaniem. Moje zaufanie może płynąć przez pierwszą osobę, przez drugą, przez trzecią, przez czwartą osobę, tak, i one potem między sobą też wchodzą w różnego rodzaju interakcje.
Teraz, jakie są podstawowe zalety algorytmu Advogato? Otóż algorytm ten wyznacza dla danego wierzchołka, wyznacza pewien zbiór zaufanych agentów. I co ciekawe, algorytm dzieli w zasadzie wszystkich na agentów zaufanych i agentów zagubionych. Agent zagubiony to jest taki agent, czyli zakładamy scenariusz, w którym istnieje pewna grupa wrogich agentów, którzy próbują zaatakować tę sieć zarządzania zaufaniem w ten sposób, że próbują zdobyć nadmierne zaufanie od niektórych agentów. I to może być przeprowadzone w ten sposób, na przykład, że ci agenci, wrodzy agenci między sobą tworzą wirtualne relacje zaufania i deklarują bardzo silne zaufanie między sobą, no i więc wszelkiego rodzaju algorytmy typu jakiś tam PageRank dla tych, przynajmniej niektórych z tych agentów, wygenerowałyby bardzo wysokie miary. Teraz algorytm Advogato ma tę interesującą cechę, że występuje w nim zjawisko wąskiego gardła. To wąskie gardło polega na tym, że algorytm, wyznaczając przepływ pomiędzy wierzchołkami i tym, i o tym, a właśnie tym przepływem jest tak naprawdę, ten przepływ jest tożsamy z siłą zaufania, nie bierze pod uwagę w ogóle potomków VJ, wierzchołka VJ. Innymi słowy, nawet jeżeli wierzchołek VJ zostanie zagubiony i przez jakiś, przez pomyłkę albo poprzez jakiś podstęp wyrazi zaufanie w stosunku do jednego z wrogich agentów, to nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że przepływy kończą się w VJ, więc algorytm Advogato w ogóle nie weźmie pod uwagę, czyli wierzchołek VJ nie odda ani grama swojej ważności, swojego zaufania zgromadzonego wierzchołkom negatywnym, a co więcej, to w żaden sposób nie wpłynie na zaufanie dla wierzchołka VI, czyli wierzchołek VI jak gdyby się chroni w ten sposób, tak? Istnieje właśnie to wąskie gardło blokujące ewentualny atak przez wrogich agentów. Algorytm również nie generuje żadnego rankingu agentów, tak? Po prostu on wyznacza nam grupę zaufanych agentów i ewentualnie agentów zagubionych. Więc jest to bardzo pożądana własność. Jeżeli agenci wrodzy próbują ze sobą współpracować, tworząc relacje zaufania pomiędzy sobą, to ten na tego typu atak algorytm jest jak najbardziej odporny. Jeżeli zdarzy się, że algorytm wskaże, czy wygeneruje jakieś zaufanie między danym wierzchołkiem a jakimś wierzchołkiem zagubionym, to tak naprawdę o tym decydują tylko i wyłącznie, jak gdyby jedyne, co nas interesuje tutaj, to jest ta suma pojemności od zagubionych agentów, tak? A potem, co już się dzieje dalej pomiędzy złymi agentami, nawet jeżeli oni wygenerują bardzo dużą pojemność sztucznie, tak, udając, że sobie nawzajem bardzo ufają, no bo są częścią jakiegoś botnetu, to nie ma to żadnego znaczenia. I nie ma też sensu w tym algorytmie multiplikować liczby złych agentów, dlatego że ten algorytm nie bierze tego w ogóle pod uwagę, tak? Tutaj ta liczba wybranych złych agentów zależy tylko i wyłącznie od pojemności tych, którzy zostali zagubieni, w sensie tych, których udało się oszukać, tak? Na przykład jakaś strona, negatywna strona, której udaje się umieścić link na legalnej stronie, tak? Wyobraźcie sobie przełożenie tego wprost na przykład na liczenie zaufania dla poszczególnych stron, no i nie wiem, ktoś komuś udaje się podmienić linki na poprawnej, dobrej stronie po to, żeby zaczęły wskazywać na przykład na jakąś farmę linków, tak? Po to, żeby oszukać algorytm, na przykład jakiś tam Search Engine Optimization. Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj mniej więcej o to samo. Drugi algorytm zaproponowany przez Ziegler'a i Lausena to algorytm Appleseed. Ten algorytm podchodzi do problemu zupełnie inaczej. On wykorzystuje taki model propagacji energii, bardzo powiedziałbym zbliżony do pomysłu, jaki funkcjonuje w PageRanku. Mianowicie, w momencie, kiedy próbujemy dokonywać propagacji zaufania, dany wierzchołek chciałby zobaczyć, komu powinien ufać na podstawie tam pewnej liczby relacji zaufania, które w tej sieci zostały wygenerowane. Ten algorytm dokonuje takiej prostej propagacji do wszystkich potomków poprzez wstrzyknięcie energii. Czyli wierzchołek
dany wierzchołek zaczyna rozsyłać swoją energię do wszystkich potomków, po to, żeby potomek został wzbudzony, ta sumeryczna energia, która zostaje przesłana do danego potomka, musi przekroczyć pewien próg aktywacji, który jest parametrem algorytmu. No i w zależności od tego, jaka duża jest siła zaufania pomiędzy wierzchołkiem a jego potomkiem, tak, to taki ułamek tej energii propagowanej potomkowie otrzymują. Tak więc widać wyraźnie, że to jest bardzo, bardzo podobne do pomysłu z PageRankiem. Czyli tutaj macie w pseudokodzie zapisaną procedurę energetyzacji. Mamy pewną energię początkową, mamy wierzchołek, któremu próbujemy przesłać energię, więc zwiększamy energię tego wierzchołka o tą przesłaną energię i jeżeli ta przesłana energia przekracza pewien próg dla tego wierzchołka, to wówczas on wylicza sobie w stosunku do siebie, do wszystkich innych wierzchołków, liczy sobie proporcjonalnie, jaka część energii powinna być przesłana do każdego wierzchołka. Tak, to e-prim tutaj będzie pewnym wektorem, który będzie dla każdego potomka wierzchołka U zawierał proporcjonalnie przesłaną energię, no i dla każdego swojego sąsiada, tak, dla każdego wierzchołka, dla którego została wyliczona ta energia cząstkowa, nastąpi rekurencyjne wywołanie procedury energize, tak, z tym fragmentem energii. Bez nawet głębszego zastanawiania się nad tym algorytmem widać od razu, jakie są problemy. Po pierwsze, w tym oryginalnym sformułowaniu energia przepływa zupełnie bezstratnie, to znaczy wierzchołek dostaje swoją energię, a potem przekazuje ją wszystkim swoim potomkom, co z kolei oznacza, że w momencie, kiedy jakaś grupa agentów, którzy próbują zaatakować taką sieć zaufania, tworzy na przykład cykl, no to wszystkie węzły w cyklu dostają nieskończone zaufanie, no bo wszystko, co wpłynie do wierzchołka B, potem już cały czas tylko i wyłącznie pływa pomiędzy wierzchołkami D, C i B w sposób bezstratny, co z kolei powoduje także, że te wierzchołki uzyskują nieskończoną energię. No i pomysł na rozwiązanie jest bardzo prosty, zresztą znowu bardzo podobny do tego, który jest w PageRanku, mianowicie mamy pewien współczynnik rozprzestrzeniania i ten współczynnik mówi nam o tym, jaki procent energii pozostanie w wierzchołku, nie będzie dalej przekazywany, tylko zostaje zatrzymany. Tak więc mamy jakiś procent D, mamy energię wejściową, która wchodzi do wierzchołka i wierzchołek to D procent energii przesyła do swoich potomków, a 1 minus D pozostaje, tak, i ono w ogóle jest tylko akumulowane w wierzchołku, w żaden sposób nie jest przekazywana dalej, natomiast sumaryczna ilość energii w sieci pozostaje niezmieniona. Więc taki prosty, bardzo prosty pomysł przesyłania zaufania. Natomiast moim zdaniem najciekawszym algorytmem, jeżeli chodzi o zarządzanie zaufaniem i takie zaufanie obliczeniowe, jest... jeszcze można dokonać normalizacji, przepraszam, to zapomniałem, ale to jest mniej interesujące. Jeżeli chodzi o pewną modyfikację, która potem została zaproponowana, to pojawiła się tam koncepcja wstecznej propagacji zaufania. To znaczy, tu chodzi o pewne zamodelowanie zjawiska, które występuje w psychologii, o którym już sobie wspomnieliśmy, to znaczy takiej wzajemności. Jeżeli ja ufam komuś, to ten ktoś zaczyna ufać mi. Więc idea jest taka, żeby w samym algorytmie też taką wsteczną propagację zaimplementować. Polega to na tym, że pomiędzy niektórymi wierzchołkami potomnymi z wierzchołka U zostaje wygenerowana pewna wirtualna relacja zaufania i ta relacja, ona się wzmacnia wraz z przekazywaniem zaufania między wierzchołkiem U a danym wierzchołkiem V, co spowodowało, że udało się rozwiązać problem takich ślepych ścieżek, to znaczy energia, która wpływała do potomka, który nie miał zdefiniowanej żadnej swojej dalszej relacji zaufania, no to po prostu tam zostawała, tak się akumulowała i nic z nią się dalej nie działo, więc tutaj wierzchołki mogą oddawać ją z powrotem. No i to też generuje taki przepływ i odpływ zaufania pomiędzy małymi grupami. I jeżeli
chodzi o warunki zakończenia tego przepływu, no bo to jest taki algorytm iteracyjny, w którym, jak widzieliście, rekurencyjnie następuje wywoływanie tej procedury energetyzacji. Algorytm kończy się w momencie, kiedy już więcej nie można dodać żadnego nowego wierzchołka do zbioru zaufanych węzłów, to znaczy nie da się już przesłać energii do żadnego wierzchołka w ten sposób, żeby przekroczyć ten próg wzbudzenia. Algorytm jest dosyć odporny na ataki, jest deterministyczny, skaluje się do dużych sieci. No, pojawiają się pewne rozszerzenia też, maksymalna liczba węzłów, dla których wyliczamy to zaufanie, albo na przykład ograniczamy długość ścieżek, że przesyłamy zaufanie, ale tylko przez k kroków. Natomiast jest problem, są liczne problemy tak naprawdę, na przykład wyznaczenie zaufania dla zupełnie nowych użytkowników, których nikt jeszcze nie zna i nie było okazji, żeby im wyznaczyć jakieś zaufanie, czy konieczność parametryzacji. Szczególnie problematyczny jest właśnie ten próg wzbudzenia, który teoretycznie dla każdego wierzchołka może być inny, no ale skądś trzeba tą wartość wziąć. Jak już zacząłem mówić, wydaje się, że najciekawszym algorytmem, jeżeli chodzi o zaufanie obliczeniowe, jest algorytm EigenTrust. Algorytm EigenTrust został zaproponowany już ponad 15 lat temu i on w sposób niezwykle elegancki i niezwykle prosty modeluje różnego rodzaju zjawiska, które obserwujemy w socjologii, w psychologii, jeżeli chodzi o zaufanie. W tym algorytmie występują trzy macierze. Występuje ta oryginalna macierz zaufania, tak, która zawiera wszystkie relacje zaufania, które są albo na podstawie jakiejś wartości proxy pobrane, albo to są jawne przejawy zaufania między wierzchołkami. Może występować również macierz nieufności, tak, więc użytkownicy mogą jawnie definiować nieufność, nie muszą. Ten algorytm działa również, jeżeli tej nieufności nie będziemy mieli. No i macierz, którą autorzy nazwali belief, czyli macierz przekonań, to jest różnica między zaufaniem i nieufnością. No i oczywiście, jeżeli tej nieufności nie ma, no to macierz przekonań po prostu jest tożsama z macierzą zaufania. Teraz autorzy zaproponowali cztery podstawowe operatory, za pomocą których propaguje się zaufanie. I teraz przyjrzyjmy się tym operatorom. Pierwszym operatorem jest propagacja bezpośrednia. Propagacja bezpośrednia polega na tym, że jeżeli A ufa B i B ufa C, to A zaczyna ufać C. Czyli to jest zwykła tranzytywność. No, rzecz, która znajduje całkiem niezłe potwierdzenie w badaniach psychologicznych, socjologicznych i przypominam, że to była jedna z własności, które chcieliśmy mieć po to, żeby właśnie następowała taka tranzytywna propagacja zaufania. I to jest realizowane w super prosty sposób, mianowicie wystarczy przemnożyć przez siebie macierz i to od razu wygeneruje nam wszystkie krawędzie, które powstałyby w wyniku propagacji bezpośredniej, tak? Tak jak wyliczacie sobie liczbę ścieżek długości k, no to wystarczy macierz sąsiedztwa w grafie przemnożyć k razy przez siebie i to jest dokładnie to. Drugi mechanizm atomowej propagacji zaufania to wspólne cytowanie. To polega na tym, że jeżeli A ufa B i A ufa też C, czyli te dwa wierzchołki mają wspólnego jednego znajomego, który obu im ufa, to powoduje, że oni nawzajem zaczynają sobie ufać. Tego typu propagacja zaufania może zostać bardzo łatwo obliczona poprzez przemnożenie transpozycji macierzy B przez macierz B. Za chwileczkę zobaczycie to na konkretnym przykładzie i to stanie się zupełnie jasne. Trzecim atomowym operatorem jest transpozycja zaufania, czyli odwrócenie zaufania. Innymi słowy, jeżeli A ufa B, to B zaczyna ufać A. Jeżeli C ufa B, to B zaczyna ufać C. Tak? Więc żeby to wyliczyć, wystarczy, że po prostu transponujemy macierz, tak? I od razu mamy wyliczone wszystkie te elementy. I wreszcie łączenie zaufania. Łączenie zaufania polega na tym, że jeżeli A ufa B i C ufa B, to przez sam fakt, że A i C posiadają jednego wspólnego zaufanego, powoduje, że A i C zaczynają sobie ufać. Tak? I tego typu pojawienie się tego typu relacji zaufania można wygenerować w bardzo łatwy sposób, mnożąc macierz B przez jej transpozycję. Każdy z tych atomowych operatorów generuje pewien mechanizm społeczny.
Teraz w niektórych kontekstach dany mechanizm może funkcjonować, w innych nie. I autorzy zaproponowali ogólnie rzecz biorąc takie podejście, w którym można dowolnie poskładać te cztery operatory atomowe po to, żeby zamodelować dowolną rzeczywistość, w której następuje jakieś przekazywanie zaufania. W algorytmie EigenTrust, w algorytmie Guchy, macierz jednego kroku wyliczana jest w ten sposób, że bierzemy sobie pewien, czy definiujemy sobie wektor alfa. Ten wektor alfa zawiera po prostu cztery współczynniki. Te cztery współczynniki mówią nam o tym, na ile w danym kontekście występuje propagacja bezpośrednia, na ile występuje wspólne cytowanie, na ile występuje transpozycja zaufania i na ile funkcjonuje łączenie zaufania. Więc mamy sobie teraz te cztery współczynniki i wykonujemy pojedynczy krok w propagacji zaufania. Będzie on oznaczany tutaj przez macierz CB i on będzie, macierz C będzie parametryzowany przez macierz B i ten wektor alfa w ten sposób, że mówimy do jakiego stopnia, tak, współczynnika 1, do jakiego stopnia zachodzi pierwszy atomowy mechanizm propagacji zaufania, na ile ten drugi, wspólne cytowanie, na ile oddanie zaufania z powrotem i na ile wspólne zaufanie. Co jeśli chodzi o nieufność? Jeśli chodzi o nieufność, autorzy zaproponowali trzy podejścia. W pierwszym podejściu powiedzieli, w ogóle pomijamy nieufność, nasz algorytm działa na zasadzie trust only. I w takim wypadku, macierz believe jest tożsama z macierzą trust, tak? Więc w ogóle nie używamy macierzy nieufności. No i K kroków, tak, ostateczne wyliczenie, czyli ta ostateczna macierz zaufania jest generowana po prostu przez K powtórzeń tej macierzy jednego kroku, tak, więc K razy wymnażamy ją przez siebie, tak, i to jest wszystko. One step distrust działa w ten sposób, że nadal pomijamy w ogóle nieufność, czyli macierz believe jest tożsama z macierzą trust i teraz K razy wymnażamy przez siebie macierz C, zdefiniowaną dokładnie tak jak tutaj, a na koniec jeden raz przemnażamy ją przez T minus D. Tak? Czyli uwzględniamy distrust, ale tylko i wyłącznie jeden raz, na samym końcu. I wreszcie propagated distrust. Jeżeli chcemy uwzględnić wyrazy, jawnie definiowane wyrazy nieufności, no to od samego początku definiujemy belief matrix jako różnicę między trust i distrust, no i po prostu wyliczamy, tak, K razy mnożymy przez siebie macierz C, ale teraz już ta macierz C tutaj w tych miejscach, gdzie mamy B albo B transponowane, będzie miała nie tyle zaufanie, co różnicę między zaufaniem i brakiem zaufania. Ten algorytm jest o tyle wyjątkowy, że po pierwsze pozwala na przekazywanie nieufności. I to przekazywanie nieufności jest wyjątkową cechą tego algorytmu. Pozwala na zdefiniowanie różnych podejść do tej nieufności. To znaczy nieufność może być przekazywana w sposób addytywny, ale może być też przekazywana w sposób multiplikatywny. No i algorytm został przetestowany wielokrotnie, na wielu różnych symulacjach. Autorzy też w swojej publikacji pokazują konkretne przykłady. Tam, z tego co pamiętam, chyba była sieć zaufania i nieufności w serwisie Slashdot. W każdym razie wydaje się, że to jest jeden z najciekawszych. On jest bardzo prosty, jak widzicie, bardzo elegancki. To są proste operacje macierzowe, a jednocześnie pozwala na zamodelowanie bardzo wielu, czasami złożonych zjawisk, jeżeli chodzi o propagację zaufania. Pominę tutaj ten przykład, dlatego że za chwileczkę pokażę Wam notatnik Pythonowy z konkretnymi przykładami tych operatorów. Algorytm Guchy generuje nam
sieci zaufania, w których występują potęgowe rozkłady stopni wejściowych i wyjściowych, jeżeli chodzi o zaufanie, więc to też miła cecha. Dostajemy wtedy całą matematykę praw potęgowych, o której już sobie wcześniej mówiliśmy, i to też w ogóle jest interesujące, że w tego typu sieciach zaufanie ma rozkład potęgowy. Zatem podsumowując, problem zarządzania zaufaniem i nieufnością jest istotny. Jest to pewna część całego tego bagażu badawczego, jeżeli chodzi o obszar analizy i eksploracji sieci społecznościowych. To jest problem, który nabiera coraz większego znaczenia w kontekście systemów autonomicznych, w których nie będziemy w stanie już jawnie specyfikować zaufania czy nieufności, i te systemy autonomiczne poprzez różne sieci współpracujących ze sobą agentów będą musiały z zaufaniem i nieufnością radzić sobie w sposób algorytmiczny. Pojawia się wiele różnych algorytmów do propagacji zaufania. Omówiliśmy sobie kilka przykładowych, bardziej po to, żebyście mieli pewien pogląd na to, w jaki sposób w ogóle można do tego problemu podejść. Pojawiają się różne dalsze pomysły, takie jak na przykład jakieś operatory kompozycji, czy wyboru najbardziej zaufanych, czy jakiejś agregacji zaufania. Nadal mnóstwo rzeczy tutaj jest do badania. To, że wspominałem tutaj o algorytmach, które są już nie tak bardzo nowe, nie powoduje wcale, że obszar badawczy jest wyeksploatowany. Cały czas problemami jest dobre zarządzanie zarówno nieufnością, jak i też wspominałem o źle ulokowanym zaufaniu, jaki ten problem cały czas nie jest jeszcze rozwiązany. Jakieś takie próby zbudowania generycznego algorytmu propagacji zaufania. Zresztą sami widzicie, że problem tylko i wyłącznie narasta, tak? Przez to, że pojawiają się całe sieci botów, które generują nieprawdziwe wiadomości, mogą być wykorzystywane bezpośrednio jako narzędzie walki politycznej czy ideologicznej, i w dużej mierze to jest związane z tym, że nie dysponujemy dobrymi, silnymi mechanizmami budowania relacji zaufania pomiędzy agentami, szczególnie takimi agentami, o których nic nie wiemy, i te sieci botów chętnie to wykorzystują, więc ten społeczny aspekt zarządzania zaufaniem ma też duże znaczenie, nie tylko na przykład w kontaktach biznesowych, ale też w takim codziennym życiu, jeżeli chodzi o konsumpcję na przykład informacji pochodzących z sieci społecznościowych. Więc w tym miejscu skończymy i jeszcze za chwileczkę pokażę Wam krótką ilustrację algorytmu Guchy na przykładzie NetworkX i takiej małej sieci.